Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam top listę trzech największych gospodarstw w naszym kraju. W Polsce jest około 300 gospodarstw, które przekraczają areał 1000 hektarów, z czego ponad 30 przekracza 3000 hektarów. Więc zaczynamy. Miejsce trzecie. Na miejscu trzecim uplasowała się spółdzielcza agrofirma Witkowo, która powstała w 1950 roku, a według danych z ich strony w jej skład wchodzi 6 zakładów rolnych. Firma ta gospodaruje na niespełna 13 tysiącach hektarach gruntów rolnych. Uprawiane są w niej zboża, rzepak, kukurydza oraz buraki cukrowe. Posiadają też około 3000 hektarów łąk i pastwisk, na których pożywienie może znaleźć 5000 sztuk bydła mlecznego oraz 4500 sztuk bydła mięsnego. Produkują również około 42 milionów sztuk jaj rocznie. I tu trzeba podkreślić, że od samego początku, w latach 50. aż do dzisiaj, jest to całkowicie polska firma. Miejsce drugie. I tu muszę powiedzieć, że chociaż gospodarstwo znajduje się w Polsce, należy do brytyjskiej spółki Top Farms. Tylko od samej Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa, według danych z 2015 roku, dzierżawi około 12 tysięcy hektarów gruntu, a całość ich ziem uprawnych to około 30 500 hektarów. Posiadają również ponad 9 tysięcy krów, które rocznie dają około 50 milionów litrów mleka. Sprzedają również około 85 tysięcy ton zbóż, 23 tysiące ton rzepaku oraz około 200 tysięcy ton buraków cukrowych i ziemniaków. Produkują też mrożone warzywa oraz trawy i nasiona specjalistyczne. Miejsce pierwsze. I tu według mnie niekwestionowanie rządzą bracia Romanowscy z Bartoszyc, nazywani przez wielu jako milionerzy w gumofilcach lub obszarnicy 4 RP. Chociaż nie mają największego areału w Polsce, ale ze względu na to, że sami zarządzają swoim gospodarstwem, uplasowali się na pierwszym miejscu mojej listy. Bracia Roman, Marek i Bogdan swoje rodzinne gospodarstwo prowadzą na obszarze około 12 tysięcy hektarów, z czego około 8 tysięcy jest ich własnością, a ponad 4 tysiące hektarów dzierżawią od Agencji Nieruchomości Rolnych, wchodzącej w skład Skarbu Państwa. Główną produkcją, jaką się zajmują, są zboża oraz mięso i mleko. Prowadzą również dworek romanowski w Sułowie, pensjonat romanowski w Lutrach, mają sklep z częściami do maszyn rolniczych oraz ciągnikami marki McCormick, stację paliw oraz własną piekarnio-ciastkarnię. Posiadają też stadninę koni, suszarnię, tartak i stolarnię oraz elewatory zbożowe. Wszystko zaczęli od odziedziczonego po dziadku półhektarowego kawałka ziemi. Szacunkowo tylko w samym 2017 roku z dopłat bezpośrednich gospodarstwo romanowskich otrzymało kwotę oscylującą w okolicach 10 milionów złotych, a dochody, jakie mogli uzyskać z samego gospodarstwa, przekraczają kwotę 6 milionów złotych. To by było na tyle, jeśli chodzi o największych gospodarzy w Polsce. Dla porównania powiem, że u naszych sąsiadów, na Ukrainie, największe gospodarstwo jest około 60 razy większe i liczy, bagatela, 700 tysięcy hektarów. Jeśli jesteście zainteresowani tematem największych gospodarstw nie w Polsce, a na świecie, chętnie przygotuję dla Was taką listę. A uwierzcie mi, liczby szokują. Na dzisiaj byłoby już tyle. Żegnam się z Wami. Cześć!